Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję nowego zasilacza od Be Quiet, Straight Power 11. Jest to ich najświeższy, odświeżony produkt, nie licząc chłodzeń zaprezentowanych na targach CES. Ja nagrywam tą recenzję w dniu premiery, natomiast w dzień premiery, czyli dzisiaj, czyli 16, wrzuciłem rozpakowanie, a z uwagi na to, że mam trochę filmów ponagrywanych, to w zasadzie tą recenzję zobaczycie już po weekendzie. Ale mam nadzieję, że film będzie się podobał. Co do wystroju, to o ten zadbała żona. Zapraszam Was na film. Ponieważ w zeszłym tygodniu było rozpakowanie tego zasilacza o samej jednostce, tylko króciutko w ramach przypomnienia. Zasilacz to stosunkowo nieduża konstrukcja o mocy 750 W. Producent zastosował tutaj aż 4 linie 12-woltowe, dwie po 20 A, dwie po 24 A. Natomiast niech to Was nie zwiedzie, bo jak sobie wszystko dodacie, to oczywiście wyjdzie Wam, że na samych liniach 20-woltowych jest 750 W, ale 750 W to również dopuszczalne ciągłe obciążenie tego zasilacza. Konstrukcja nie jest chłodzona półpasywnie, wentylator pracuje cały czas, natomiast o samej kulturze pracy pod koniec tego materiału. Na froncie mamy tylko i wyłącznie gniazdo zasilające oraz włącznik całego zasilacza, a z tyłu podłączenia do przewodów modularnych. Straight Power 11 jest konstrukcją w pełni modularną. Co do specyfikacji zasilacza Straight Power 11 to podstawowe informacje. Jednostka ta dysponuje certyfikatem 80 plus Gold. Mamy tutaj jeden 135 mm wentylator, który odpowiada za chłodzenie całego układu. Dopuszczalne na maksymalne ciągłe obciążenie tej jednostki testowej to 750 W. Mamy 4 linie 12-woltowe, przy czym ich rozkład jest następujący. Pierwsza linia to linia dla napędów oraz samego złącza 24-pinowego, czyli dla płyty głównej. Druga linia to osobne zasilanie dla procesora. Natomiast trzecia i czwarta, te o maksymalnym dopuszczalnym prądzie 24 A, to linie dla kart graficznych. Jeżeli chodzi o zastosowane komponenty, to te w zasadzie są najwyższej jakości. Dwa duże kondensatory w układzie aktywnego PFC, mamy niezależną regulację napięć oraz układ DC, który poprawia stabilność przede wszystkim na liniach 3,3 oraz 5 V. No i na koniec taka informacja dodatkowa dla użytkowników, Be Quiet daje aż 5 lat gwarancji na ten zasilacz. Co do samych przewodów. Przewodów jest dostateczna ilość, jesteśmy w stanie na tym zasilaczu bez problemu zrobić sobie SLI albo crossfire z dwóch wymagających kart, wymagających podpięcia po dwie wtyczki 6 plus 2 pin. Same przewody są czarne i w oplotach, grube kable i niestety co za tym idzie są dość sztywne, natomiast jest na to pewne usprawiedliwienie. Wiadomo, że przewód o większym przekroju jest w stanie przenosić bez większych problemów również większe obciążenia. Dzięki temu nawet przy długotrwałym obciążaniu te przewody po prostu nie będą się przegrzewały i nie powinno być z nimi najmniejszych problemów. No i co do wyników testów Straight Powera na komputerze, ja tutaj nie mam żadnej specjalistycznej platformy testowej, to w zasadzie nie ma zaskoczenia. Ja zaskoczony nie jestem, a Wy mam nadzieję, że też nie. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, mamy bardzo wysoki poziom. Tutaj co prawda zasilacz był obciążany nawet nie w 50%, ale to wystarczyło zapewnić takie warunki, że rozgrzał się minimalnie, nieco ponad temperaturę otoczenia, a wentylator był po prostu niesłyszalny, więc myślę, że tutaj półpasywny tryb pracy nie ma najmniejszego sensu, bo jego i tak po prostu nie słychać. Każde podzespoły w komputerze, czy to karta graficzna, czy to procesor i tak, a właściwie chłodzenie procesora i tak pod obciążeniem będą bardziej słyszalne niż ten zasilacz. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest kwestia stabilności napięć i tutaj również żadnego zaskoczenia nie ma, ponieważ napięcia zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem były stabilne jak skała. Co więcej, niemalże idealne, rzadko się spotyka tak równo ustawione napięcia, troszeczkę ponad 12 V na linii 12-woltowej. To nieważne, czy pomiar był robiony na wtyku Molex PCI Express, czy na wtyku 8-pinowym
od procesora, to jest naprawdę wartość idealna. Pytanie, czy pod pełnym obciążeniem tego zasilacza, czyli niemal maksymalnym chociażby wykorzystaniem linii 12V, te napięcia również tak by się przedstawiały. Ja niestety nie mam sprzętu, żeby tak dokładnie ten zasilacz przetestować, więc to pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Moi drodzy, ode mnie to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!